Siema, z tej strony Sandow dla Was w kolejnym odcinku. Już dzisiaj wbiłem sobie 25 rangę na mek. Będzie to moja 16.25, więc naprawdę się z tego powodu cieszę. I wbijam ją team kompem mek, Daryl, Draco na pojedynkach. Mam pasce czterech, raz może przegrałem, miałem na pewno wyższą pasę, a więc naprawdę dobrze mi to idzie. No i mam nadzieję, że to sobie wbijemy i no, i tyle. Okej, gramy na Daryla, Kruka, Doge'a. No to nie wiem w sumie jak to będzie, bo Kruk jest dość dobry tutaj. I jak od kogoś zginąłem, to ginąłem na pewno od Kruka, więc jest to jakiś problem, tak? Dobra, Daryl na pierwszego raczej nie jest problemem, powinienem go na ludzie pokonać, jak sami wiecie, go w sumie pokonałem. I teraz jest problemem trochę Kruk, bo może mnie na ludzie tutaj walnąć. Dobra, użył ulta. Okej, wybombiło mnie z tego, praktycznie przegrałem, ale... Ale okej, Zmek jest ogólnie git, bo ona ma jakby dwa życia, bo musi z tego mecha wyjść i potem jakby ją zabić. Teraz mamy Doge'a, to nie wiem, czy on się odrodzi jakoś czy coś, postaram się z nim wygrać. Dobra, już mu się skończył hot dog, no i mamy pierwszego wina i na dobrą sprawę na mek dostajemy, nie wiem w sumie ile dostajemy na mek, ale jeszcze 18 puch na mek i mamy 25. Dobra, Byron, Mac, Kruczek. Ciekawy team comp w sumie. Wydaje mi się, że to może mnie zabić, bo Kruczek jest mocny. Byron w sumie nie wiem. Byron jest ogólnie z topki zadymiarze, a więc zobaczymy w sumie. Ale dobra. Dobra, łatwiutko, łatwiutko z Byronem. Mógłby to jakoś lepiej rozegrać, ale akurat on jest jakiś słabszy. Mac ze mną wygrywa, jest problem. Przegrałem. Dobra, 1-1. Ja mam Daryla i Draco. Moim zdaniem Draco jest w stanie to wykierować, ale mogę też przegrać, nie? Dobra, chyba podjadę do niej na blisko i drugim ultem potem. Gadżecik, dobra. Jest git, podjeżdżam. Ej, dobra. Yo, ej, ledwo, totalnie ledwo. Jakbyście słyszeli mój głos troszeczkę inaczej, to jak widzicie, jestem na wakacjach, a więc no, możecie trochę inaczej słyszeć mój głos. Dobra, ostatni Kruczek, ja mam Daryla i Draco, nie? Moim zdaniem Draco ma jedynie szansę i tym Darylem raczej nic nie ugram. Kruk ma ulta w tym momencie? Dobra, ej, jest problem. Jest raczej problem z tym Kruczkiem. Raz, dwa. No i przegrałem, ale tak myślałam, jakby jedynie z Draco mogę wygrać, ale to też nie jest potwierdzone, mogę przegrać. Podjeżdżam do niego na hita, zobaczymy, co z tego będzie. Raz. Nie, przegrałem. A, dobra, no Kruk jedynie jest jakby jakiś, stwarza jakieś zagrożenie dla mnie, ale cały czas to nie jest bardzo dużo do tej 25 rangi i jestem w stanie to zaraz wbić, a więc jest okej. Okay. I czajcie, co się stało, mi zlagowało grę i patrzcie, wczytuję się i nie odjęło mi puch, nie? Nie odjęło mi puch i to jest totalnie powalone, bo jakby tej gry nie było. Totalnie to jest powalone i mam cały czas pasy, nie? To jest, yo, niezły bug, nie? Niech twórcy Brawl Starsa nie naprawiają takich bugów, bo to są fajne bugi. A-bit, Tara, Karl, zobaczymy, co z tego będzie. No, 8-bitowiec na razie jest okej. Ale ja bym dał leczenie, nie dosięgnąłem go, jest problem. Dobra, udało się. Tara. W sumie Tara chyba będzie słaba tutaj na tą mapkę. Ona mi dała jakieś 1000 cieni, no i w tym momencie raczej przegrałem. A mówiłem, że będzie słaba, nie? Ale to... Co? Uhuhu, dobra. Niezły ten. Nieźle to... Naprawdę. Ten odrzut, jak wychodzisz z mecha, to jest naprawdę dobra rzecz na mek. No i kart jest rozwalony prawdopodobnie, no nie ma szans tutaj, tak? Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie speedrun tier listy na październik, bo troszeczkę się zmieniło w tier liście, a więc... Piszcie w komentarzu, czy chcecie właśnie taką tier listę, bo to by było naprawdę ciekawe. Wydaje mi się, że no naprawdę, byłoby dużo inaczej. Kit, Leon, 8-bitowiec. No nie ma szans. Ten team comp nie ma szans. Nie ma szans. Ale jednak się myliłem. Dobra, jakaś kocia na mnie skacze. To nie ma szans ze mną, nie? Mam ulta. Przeskoczyło ulta? Ojoj. Nie? Nie wierzę, gdyby nie ten ult, ale zginąłem. Dobra. Ja myślałem, że to totalnie nie ma szans, jakaś kicia, nie? Ale widzę, że tutaj jest inaczej. Ale lecę tym Darylem. No i tak przegrałem. No nie ma szans. To jest jakiś, nie wiem, to jest napocony jakiś, nie? Przysięgam. Jak mam wygrać, to muszę wygrać Draco, nie? Nie ma innej opcji. Draco tutaj jest ostatni, ale jest jeden z lepszych, tak? A więc może? Nie, dobra. Jest masakra z tym kitem, jest naprawdę masakra z tym kitem. Spike, Colt, Stew. No to ciekawy team comp w sumie. Wydaje mi się, że tutaj nikt mi nie zagrozi, na pewno nie Colt. Może mi w sumie Colt zagrozić, nie wiem, ale Stew na pewno nie. Ale w sumie Colt też biłem przed chwilą. Wydaje mi się, że nikt mi tu nie zagraża. To jakiś bocik chyba. Moim zdaniem on się podda tym Stew na koniec, bo to nie ma sensu, nie?
Dobra, fripuchy, nie? Tak to ja mogę grać, nie? Fripuchy, totalnie fripuchy. Nie wiem, jedna z bardziej darmowych moich 25 rank, bo tu się po prostu praktycznie wszystkich niszczę. 1 na 6 giereczek jest przegrana, a na mek większość puch idzie, więc jeszcze tylko 10. Bo Lili aż. Boję się tej Lili strasznie. Bo ona jest aktualnie naprawdę w elicie, a więc boję się troszeczkę tej Lili. Dobra, tego Bo powinienem naklepać w tym momencie i tak się dzieje w sumie, a więc jest giga dobrze. I teraz spróbuję tą Lili, bo to jest jedyny chyba mój przeciwnik, bo aż to nic totalnie mi nie zrobi, nie? Nie wiem, gdzie jest ta... A dobra, okej. Okay. Od tyłu mnie bierze. Zapomniałem, że ma gadżet, nie? Ale dobra, dostaje łatwo, nie? Jak masz ulta tego i fajnie naładujesz, to jest free. No i podobnie było z Ashem. Doszedłem do poziomu, gdzie brakowało mi tylko 6 pucharków. Moe Cold Spike, boję się Moe trochę, ale to odrobinę się boję Moe. Moim zdaniem tutaj wszystko powinno pójść po mojej myśli i to wygrywam. Dobra, pozdro lobby, kolego. Ej, dobra, tak szczerze, grajcie takim team kompem na pojedynki. Chyba nieważne na jaką mapę, raczej na wszystką mapę taki, na każdą mapę taki team komp się zda. Możecie ewentualnie zamiast Daryla wziąć Rosę, ale wydaje mi się, że Daryl teraz będzie lepszy aktualnie. Wcześniej, może przed tym jak dostał reworka, byście Rosę wzięli, to było dużo łatwiej, ale teraz Daryl ma reworka i jest dużo lepszy jakby. Daryl jest chyba w elicie, myślę, że bym powiedział top 3 postacie teraz, top 5 postaci teraz, a więc jest totalnie powalony, a więc zróbcie taki team comp i to są darmowe puchy. Dobra, widzowie, brakują mi 2 puszki i powinienem to na luzie ugrać, zobaczymy, czy mi się uda, nie? Tara Moe Cold, powinienem to zrobić na luzie, ale fajny w ogóle jest Butter Card z tej kolejnej sławy, tej, ja mam marsjańską. I kolejna to jest chyba Saturnowa, a mi brakuje dosłownie 1000 kredytów, już mam dosłownie 3 gwiazdkę, już końcówka 3 gwiazdki. A więc powinienem to na szybko, na luzie szybko wbić, a więc wydaje mi się, że już wkrótce taki battle card będę posiadał. Ej, dobra, bo ja tak opowiadam, a tutaj jeszcze Darylkiem muszę naklepać tego Moe. Jest to pewien problem, bo nie wiem, on jest niezłym zadymiarzem teraz, nie? Dobrze nim gra, mocno nim gra, nie? Zobaczymy jak z Draco, ale to może być w sumie przegrana. Nie, raczej przegrałem, chyba że... Dobra. Okej, okay, ej, ledwo, dobra. Jestem w stanie naklepać teraz Colta, no. Ten Moe to było jedyne moje zagrożenie i w tym momencie mogę wygrać. W tym momencie mogę wbić 25 rangę na mek. Mam nadzieję, że to siądzie i uwaga. W tym momencie mam 25 na mek, a więc jest naprawdę dobrze. Jedna z bardziej free moich 25 rang. Polecam wam wbijać też takim team compem. A jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji na tym kanale. No i co, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Siema!